Witajcie. W tym odcinku zbiorę arbuzy w donicach rosnące. To znaczy zbiorę część arbuzów. Takie, które mają zielone pędy i zaczynają przybarwiać się, jak tutaj. Jest to odmiana słodki brylant. Sladki brylant numer 46 nosi. I ma zielone pędy, ale już zobaczcie. Taki się robi. Nie za ciekawy z wyglądu. Zerwę ten mniejszy najpierw. Bo jak mniejszy będzie dojrzały, to zakładam, że ten większy też powinien być. To jest największy arbuz w donicy, jaki posiadam. Zobaczcie, czekajcie, fotkę trzeba zrobić na pamiątkę. I w zasadzie nie wiem, jak to robić. Czy rozkrajać od razu? A rozkroimy. A co tam? Przecież po to to jest. Zaspokoimy ciekawość tym samym. Troszkę tych arbuzów jest. No to na przykład widać, jak bardzo przebarwia się. Zważymy. Najpierw słodki brylant. 47 deko. Ja zapiszę również. Ale wietrzysko, pogoda bardzo zmienia się. Jest to numer 46. A ile on ważył? Aha, teraz już nie pamiętam. 54 deko. Tak. Napiszmy 0. Patrzcie, marker olejowy nie za bardzo chce pisać. To co, od razu przekroimy. Coś czuję, że ten film długi będzie. Uwaga. Czy jest przejrzały? Czy jest dojrzały? Tadam. Cienka skórka. O, jaka cienka. Pięknie pachnący. Pięknie pachnący. Czyli co? Tym samym tego większego też możemy zerwać chyba. Aż taki słodki nie jest, ale słodki ogólnie jest. Coś też wydaje mi się, że pestek nie będzie miał zbyt wiele. Sprawdźmy, jaka zawartość cukru. 7% zawartości cukru z Calibrix. To skoro ten delikwent był dojrzały, to idziemy po drugiego. Słodki brylant. Chodź tu, bratku. Tym samym donicę będzie można już wynieść. Bye, bye. Czyli ten miał 7% zawartości cukru. Wagę miał pół kilo, a ten kilo 20. Tak, 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 szybciej, szybciej, bo te arbuzy czekają w kolejce. Mardar, szybciej rozkrajaj. A jak nie chce się ustawić na statywie, wiecie co? Dobra, czyli miał kilo 20. Uwaga, 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 uwaga. Ale trachnął. No proszę. Proszę, o, leci, leci tutaj nam. No nic, dobra, koniec tych zachwytów. Odmiana słodki brylant.
z Donicy. Kilo 20, 50 deko. Łącznie kilo 70 dała nam Donica. Teraz trzeba refraktometr przygotować do pomiaru, żeby tu nic nie zostało. I próbujemy. Come on. Powiedziałabym, że ciut jakby mniej słodki jest ten większy. Sprawdźmy, drodzy Państwo. Ile jest? Też 7 chyba, aż też 7 jest, tak. Ale z większą chęcią zjem tego mniejszego. Dobra, trzeba odłożyć na bok, bo tu kolejni czekają, którego upolować. Kolejną odmianą będzie ten, ponieważ jest cały zaschnięty pęd, calusieńki, ale to z powodu choroby, zdaje się. Jest to Moon and Stars, poczekajcie, Red. Taki maluszek. Numer 101. Na wagę. 40 deko zaledwie. Ma być czerwony w środku, ale słuchajcie, weźmy jeszcze tego arbuza, bo również numer 101 zawiązał się około tygodnia temu. Bardzo późno rośnie w tej donicy, sam jeden. Ma pęd bardzo ładny. I spójrzcie różnicę, to jest teraz zerwany z dużej donicy, a tu owłosiona wersja, maleńkie włoski ma. Jak był mniejszy, miał więcej tych włosów. Twarda sztuka, małe kropeczki. Twarda sztuka, twarda. No, zobaczmy, czy pestki są jakiekolwiek dojrzałe. Aha, a ile on waży? 38 deko. Dobra, już. Już, drodzy Państwo, byle nie przedłużać. Tniemy. Jaki będzie? Dojrzały czy nie? Proszę, proszę. Pestki są. Oż ty, Karol, ale miękkie. Gina się. Jak ze słodkością. Strasznie dużo pestek ma. Taki sobie. Pestki duże, całkiem duże. Sprawdzamy. Ciach. Trzeba oddalić. Pamiętajmy, że nie damy rady zobaczyć, jak gdy mamy przybliżone. Ile? Bo nie bardzo widzę. 6. 6, tak. 6% w skali Brix zawartości cukru. Mało słodki jest, tak. Ale chodźcie, zobaczcie, jakie sztuki rosną. Zobaczcie, refraktometr przy tym Moon and Stars, a teraz idziemy. Tylko nie wiem, kiedy rozkroić. Dobra, bierzemy kolejnego na tapetę. A tego złożymy. I odniesiemy tu na ubocze. Przyjdzie czas, to pestki będę pobierała. Dobra, tak jest. O, ludzie, ludzie.
No fajna to zabawa, jakby nie było. Teraz dalej, szukamy, który. Ten, może i ten. Zobaczcie, ten otwór jest praktycznie od urodzenia tego arbuza. Jak tylko zawiązał się, był wielkości piłeczki do tenisa, ping-pongowej do tenisa, tak mniej więcej, to ten otwór był. Widać, nie jest zbyt głęboki. Zobaczymy, co w środku. Pęd zielony. A jak się nazywa? Czy... Poczekajcie, muszę się rozpatrzeć. Niestety, nie wiem, jaka to jest odmiana. Coś źle oznaczyłam. To znaczy, nie oznaczyłam. No tu idzie pęd. Tu mam rozgranicznik z kamyczka zrobiony. I są blisko siebie. I niby to powinno być Navajo Winter. Tylko jeżeli by był Navajo, to by był inaczej wyglądający. Byłby taki. A kto to przyszedł? Słuchajcie, kotek sam wrócił do domu. A to jest naprawdę niespotykana rzecz. Ma lokalizator założony. Zobaczcie, Brunia. Brunia sama nie wraca. My ją lokalizujemy, gdzie jest. I, że tak powiem, polujemy na nią. Także przepraszam, muszę zdjąć lokalizator. Kot musi odpocząć. A spójrzcie jeszcze. O, właśnie się podniosła. Gdy jej zdejmuję ten lokalizator, to ona tak się kładzie. Zmęczona widocznie jest. Wczoraj cały dzień spędziła w domu, bo jechała na szczepienie. Się baliśmy, że nie damy rady jej zgarnąć na czas do domciu. No dobrze, to już mniejsza o to, jaka odmiana, ale mimo wszystko ciekawa jestem, czy to się taki wyrodził, bo słuchajcie, obok jest ten, taki. On ma zaschnięty cały pęd i to jest na pewno Navajo Winter. Po tym pędzie, jakże zaschniętym, który tu doprowadza do tego, o, już zerwę go nawet. Proszę, to wiem, że jest Navajo na pewno. O, jak tu się plącze. Jak tu się plącze. Czekajcie. Dobra. To jest Navajo na pewno. Ten wyrasta tu również tabliczka dotąd. To jest zielnolistny. Tak, czyli to jest też wyrasta tu, tak jak Navajo pęd. Dwa. I mamy jeszcze dwa. Tylko ten ma zielony pęd. Taki mały arbuzik jest zielony pęd. I jest jeszcze jeden, który ma pęd zaschnięty. Pęd prowadzi, poczekajcie, no tak, dobrze. O, samo odpadło, zabieramy. Zabieramy. Tak. Owszem, to może nie być Navajo Winter. Nie wiem doprawdy. Słuchajcie, ważymy. A wynika ten galimatias mały z tego, że dosadzałam ze dwie czy trzy sadzonki bez fiszki. Jakieś tam, które znalazłam gdzieś. No, 30 deko przyjmijmy, że waży. 0,30. Kolejny. Czekajcie. One chyba będą niedojrzałe. 26 deko. 0,26.
A, i to jest niby Navajo. Tak, kolejny ten. 51 deko. 0,51. Niby Navajo. Nie mogę, słuchajcie, znaleźć zdjęcia, ale tak wyglądał Navajo Winter w zeszłym roku. Leżał cały miesiąc i był niezepsuty, czyli miesiąc na pewno go można przechowywać. Spójrzcie, jeszcze tu mam jedną sadzonkę, która rośnie tam gdzieś w daliach, w liliach, znaczy się w skrzyni. I taki jest arbuzik. Czyli to jest na pewno Navajo Winter. A ten w pasy, malutki, przyjmijmy, że to jednak nie jest Navajo. Rozkroimy, zobaczmy, co tu się kryje. Mniejszego najpierw. Czy dojrzałe pestki? Uwaga. Arbuz niedojrzały, pestki takie też niedojrzałe, bo niedojrzałe, łaciate. Sprawdzamy większego. Sytuacja troszkę lepsza. Pestki całe, przebarwione. No dobra, to już wiemy, w czym rzecz. A teraz, zaraz musimy to nawalić. A teraz proszę tego cudaka, czy jest dojrzały. O kurczę, jest tak słodki. Bardzo. Jest bardzo słodki. I wiecie co Państwo, mimo że znieczulenie jeszcze mnie trzyma, wczoraj u dentysty byłam, to czuć jest doskonale smak i słodycz. Myślę, że z 10 powinien mieć. Słodziusieńki. A nie, nie ma. 8. 8. Minimalnie przekroczone 8. Dobra, lecimy dalej z tematem. Czyli też tym samym wiem, że tego malucha nie będę zrywała. Jak ma zielony pęd, a ma do samego końca, to niechaj dojrzewa. Ja mu ich podsypię chyba jeszcze nawozu, wiecie. Zwiększę jego szanse. To co? Który teraz? Który? Ten. Farao. Numer 11. Pęd zielony, ale bardzo się przebarwia. Zrywam go. Oj, miękawy trochę, słuchajcie. Farao. Taki maleńki. Może te nasiona się uda pozyskać, bo w opakowaniu zaledwie 10 nasion. Farao. Tą odmianę mam jeszcze tu w donicy. To są te dwa arbuzy. Dwie sadzonki, pędy zielone. Tylko jest to F1, więc wiecie co, nie wyrośnie już to, co powinno. Jakiś mieszaniec będzie. To jest Farao. I to jest Farao. To już je tu razem zmieśćmy. Czyli 3 sztuki Farao. Ale te jeszcze. Niech czekają panowie. Dobra, idziemy.
46 deko. No nie miał szansy w donicy urosnąć taki jak powinien, a jest to bardzo dobra odmiana, na Ukrainie mega zachwalana. Zobaczcie, już struktura, już przejrzały. Nie jest tak niedobry jak monomach, ale jest niedobry. Zero słodyczy, suchy. Coś wycisnę, czy nie? Oj, chyba nic. Patrzcie, sok nie chce lecieć. O, leci, dobrze. Ale nie chce kapać sok. Dobra. Czekajcie, czekajcie. Bo mi znowu się przewraca. Już tak chcę szybko nagrać. 20 minut widzę, że jest. Dobra, ja już wiem, jaki pomiar. Proszę, patrzcie. Nie utrapię. Słuchajcie, jest 5, takie jakby niecałe. 5% zawartości cukru. Suchy, okropny. Nie wiem, czy może zerwę jeszcze jednego. To się przekonamy. Nie, no ten jest nie do zjedzenia. Tyle, że pestki. Pestki na wagę złota. No ale F1, no to kurka wodna. Ojejejej, chodźcie. I no i którego? Ten miększy, tego. Farao number 2. Tak, Farao drugi. Ile waży? 60 deko. Jaki będzie? Czy będzie słodszy? No widać, że więcej w nim życia. Pestki jakby już kiełkować chciały. O, jakby. Ten jest słodki. Różni się bardzo. To może zerwać i tamtego, ale nie, nie wszystko naraz. Poczekajmy jeszcze parę dni. Teraz cukier zmierzymy. Tylko wyczyścić trzeba. A spójrzcie, jak kolorystycznie bardzo różnią się. Ten był niżej, miał więcej cienia. W donicy stał niżej. Więc w tym czasie, co ten miał światełko, to tamten miał cień. Sześć i pół, niecałe 7. Zaczyna deszcz padać. Chyba się zwinę z tym tematem. Jak na jeden raz to raczej wystarczy. 23 minuty filmu nagranego. A co się kryje w innych? Ten pójdzie na osobny film. Ten był. Tak naprawdę, no jeszcze... No wiecie co, to jeszcze zerwijmy tego. Jest to Janosik. Jest szansa, że mogłam podpis pomylić z jakimś. O, zobaczcie, to jest pęd, czyli ja już ten pęd usuwam. O. Tak. I w tej donicy zostanie ice cream, który jest takiej wielkości. Dobra, a Janosik. Niby Janosik idzie. Czekajcie, pędy. Pędy na razie na bok, potem przyjdę, to posprzątam, bo chcę szybko, szybko przed deszczem zdążyć.
załączymy. Teraz tak, refraktometr. O, źle waga troszkę stoi. Musi być 96-97, bo tyle waży refraktometr. Wtedy wiem, że podłoże jest też dobrze. Dobra, na tym podłożu lepiej, coś się zbuntowało. No proszę, Janosiku, hop na wagę. Jeśli jesteś żółty w środku, to jesteś dobrze podpisany, kolego. Jaka waga? 94 deko. A będzie film z porównania Janosików włoskiego i polskiego. Czy ten włoski Janosik będzie w smaku miał posmak mango i ananasa? Tak jest napisane na opakowaniu. Ale to inny film. Ten jest nasz PL. Uwaga. Czy będzie żółty? Tak. Troszkę przejrzały. Bardzo soczysty. Bo to już nawyciekało. Ale jest. Jest to Janosik. Ok. Cienka skóra. Czy skwaszony? Nie. Nie jest skwaszony, ale z niechęcią będę go jeść. Coś tam jest, jest do zjedzenia, owszem. Ale on nie jest zbyt smaczny w tej postaci. Da się zjeść, zmieszać go z innymi arbuzami i okej. Okay. Siedem procent. Dobra, drodzy Państwo, kończmy ten odcinek. Reszta arbuziaków w innym czasie. Czyli tak szybciutko. Farao. Janosik. Morningstar's Red. Nie wiem, bo nie wiadomo. Navajo Winter. Monomach. Słodki brylant. Słodki brylant. Tak. Pierwsza część z rozkrajania arbuzów uprawianych w donicach. Szkoda, że takie ochłodzenie idzie naprawdę. Kurczę, tak było pięknie. Ale już chcę, żeby był następny sezon. Wiecie, super, bo już się plany snują. Już poprawki wszelkie. Zakończymy film odmianą, która nie wiadomo, czy jest kacho. Możliwe, że jest.